To jest CPU Survivor. Zdecydowałem się na grę na nowej grze Plus z powodu czerwonego miecza świetlnego. To z kolei jest czerwony z rogami, który zmierza w stronę Coruscant, aby pokrzyżować plany Senatu. Zacznijmy jednak od tego, że zostaliśmy złapani, a aktualnie transportowani do Senatora. Sporo skanowania i wizyt z imperialnymi na pewno na nas czeka. Bądź co bądź, mamy kajdanki, pełną obstawę dookoła nas, ale wciąż wyglądamy niczym prawdziwy szef i chodzimy niczym on. Widzimy z wyprzedzeniem, jak wygląda Senator, do którego zmierzamy. Czeka na nas jeszcze więcej chodzenia i słuchania dialogów, z krótkimi przerwami na skanowanie naszego towaru. Zdarzy się nawet, że przechwyci nas droid. Ten od razu potrafi wskazać nam, gdzie jest nasze miejsce. Rzuca nas na kolana, po czym Senator rozpoczyna swoje wywody. Najpierw jednak zapłaci naszemu łowczemu. Kiedy już do tego dojdzie, wyciąga ze skrzynki nasz miecz świetlny. Kapkę z nami się bawi, groźby, zachęty, ogólnie mówi, co nas czeka. W międzyczasie BD-1 podkłada materiały wybuchowe pod jego statek. Nam już nudzą się jego słowa, dlatego decydujemy się na powstanie. Zostaje jeszcze krzyknąć Kenobi, ale wszystko w swoim czasie. Wpierw odzyskajmy nasze ostrze, użyjmy mocy albo też miecza świetlnego do pozbycia się przeciwników. Po tych wydarzeniach gra pozwoli mi wreszcie zacząć grać. Początek, czyli utaczka z ogromną ilością wojowników, aby przypomnieć sobie co i jak, a niekiedy by zaprezentować nam zmiany. I jak to teraz wygląda? Już na początku ujrzeć idzie nowy typ przeciwnika, szturmowiec z pałką plus tarczą. No nie powiem, ale dość irytujący typ. Chociaż wciąż możemy mu zabrać mocą jego osłonę, więc nie jest najgorzej. Kiedy nasz senator próbował uciec, doszło do eksplozji i daleko już nie poleci. W tym samym czasie my spadliśmy z platformy i czeka na nas bardzo dużo skakania, podciągania się i przede wszystkim biegania po całej mapie, aby dostać się do wcześniejszej persony. Jeśli myślicie, że we wcześniejszej odsłonie było tego dużo, to poczekajcie na to, co teraz na nas czeka. Bynajmniej nie doświadczycie tego u mnie. Zdecydowałem się pokazać tego tak mało, jak jest to tylko możliwe. Najważniejsza jest walka, masakrowanie jak największej liczby przeciwników na naszej drodze i dostanie się do nowego wyposażenia. Jedno nie uległo zmianie, jak przyjemnie się ciało na swojej drodze przeciwników, tak odpychanie jest równie satysfakcjonujące. Ubolewam tylko nad tym, że zmieniły się niektóre umiejętności, w mojej opinii na gorsze. Gra pozwala na mniej agresywne rozwiązania i wszystko zmieniało się na bardziej taki wzór. Zbij gardę, blokując albo atakując, dopiero wtedy możesz zacząć walczyć normalnie. Spokojnie, przy bossach będzie to aż nadto widoczne. Z takimi prostymi rywalami nie idzie odczuć zmiany. Blokowanie mieczem podwójnym jest naprawdę giga OP. Kiedy już chciałem wybrać się wyżej, zostałem zatrzymany przez szturmowca. Pojawił się nawet nasz łowczy, który się go pozbył. Jak się okazało, to wszystko było zaplanowaną akcją. Z kolei łowczy to nasi współpracownicy. Kierujemy się w stronę naszego senatora. Uwierzcie, że jak zawsze niemało biegania na mnie czeka. W porządku, skakania po obiektach i ścianach również będzie tu sporo. Za to, kiedy spotkamy przeciwników, wreszcie możemy się z kimś zmierzyć. Plan na dzisiejszy odcinek jest bardzo prosty. Pogramy po podwójne ostrze, a do tego zmienimy sobie na kolor czerwony. I to będzie cały build, bo resztę to i tak z czasem odblokujemy i nie będzie większej różnicy. Najprzyjemniejszym atakiem jest ten kręciołek do przodu. Gdyby tylko był delikatnie dalszy, to byłoby wręcz idealnie. Animacje kończącego ataku także uległy poprawie i wygląda to znacznie lepiej. Momentami zmierzacie rurami, ale spadniecie w całe serce imperialnej armii. Nie pozostaje wam nic innego jak odkrycie, że spowolnienie czasu wciąż działa. Już nie jako moc, tylko umiejętność specjalna, która to się ładuje i co jakiś czas można z niej skorzystać. Niestety, nie będziesz kombinowania z nią tak często OP ataków. Zresztą ładowany rzut mieczem świetlnym tak samo do najlepszych nie należy. Brakuje szybkiego przełączenia się w czasie walki na tryb jednego ostrza do drugiego. A najważniejsze, nie ma szybkiego doskoku do przeciwnika. Powiem wam, że delikatnie czuję się obrabowany z umiejętności. Po prawdzie dostaliśmy coś innego w zamian tego, ale wciąż nie jest to to samo i wydaje mi się to dużo gorsze. Jeżeli chodzi o walkę z pierwszym bossem, czeka na nas powtórka z rozrywki. Czyli dajmy zwykłego droida strażniczego jako bossa, ale spokojnie, niebawem ujrzymy go jako zwykłego przeciwnika. Ten przynajmniej używa jeszcze broni, tak więc jest dużo trudniejszy do pokonania. Odnajdziemy w tym miejscu linkę do wspinania. Jak to w takich momentach bywa, dostajemy tysiące możliwości, aby dowiedzieć się, jak to działa. Następna rzecz do kolekcji, aby przyjemniej nam się zwiedzało. Ale powiedzmy sobie szczerze, przyjemnie to się walczy w tej grze, a nie chodzi od punktu A do B. Przynajmniej udało się dostać do ekipy. Pozostaje kwestia dostania się do senatora. Każdy otrzymał swoje zadanie. W moim przypadku będzie to pozbyć się wsporników. Mówiąc to, mam na myśli rury, które popychamy mocą. BD-1 z naszą kumpelą hakują dostęp do środka.
A my wpadamy z wizytą do naszego kolegi. Było nie było, nie chce nam nic powiedzieć, ale korzystając z sugestii Jedi, dostajemy się do panelu, gdzie dowiadujemy się, że Imperium opanowało wszystkie planety. Kierowaliśmy się w stronę wyjścia, tyle że nie mogło być tak łatwo. Pokazał się ostrzał z wrogich machin latających, a na ich czele stała dziewiąta siostra. Tak już z tymi złymi jest, raz ich pokonasz, a po chwili oni powracają. Przeszliśmy do defensywy, nasza kumpela nas uratowała, ale zapłaciła za to najwyższą cenę. Nami zaczęły rzucać emocje, w takich chwilach powinniśmy tylko krzyczeć Kenobi. Chcieliśmy zawalczyć, problem polega na tym, że ostrzał wciąż był w nas sprowadzony i trzeba było uciekać. Zostałem zrzucony w kolejny odmęt Coruscant. Przede wszystkim wynośmy się z tego miejsca. Po drodze napotkamy na kolejne wielkie szwadrony przeciwników do pokonania. Wreszcie jest okazja, by więcej pomachać mieczem. Trzeba również szybko zakończyć tą część wprowadzającą w celu ustawienia sobie innego koloru. Bo ile tym niebieskim można grać? To jest w końcu czerwony z rogami, czyli czerwony miecz jest wręcz obowiązkowy. Poza tym, kolejny szturmowiec czystki wpadł do mojej kolekcji. Spotkajmy na swojej drodze pojedynczych szturmowców, którzy kompletnie nie mają z nami najmniejszych szans. W przypadku większej armii sprawa mogłaby się delikatnie komplikować, ale mapa jest na tyle wielka, że biegamy od jednego przeciwnika do drugiego i potyczka wygląda dosłownie tak samo jak z pojedynczymi jednostkami. Staram się używać praktycznie wszystkich umiejętności, jakie posiada moja postać, w celu zróżnicowania walki. Ale koniec końców, nie ma tutaj tak dużo OP możliwości jak wcześniej. Będzie jedna potężna możliwość, ale ją odblokujemy dopiero pod koniec gry. Tak więc obecnie czeka na nas sporo kręciołków do przodu plus spamowanie atakiem. Ostatecznie odbijanie pocisków z blastera. Idąc coraz dalej dotarłem do lądowiska. Tam już byłem oczekiwany, a przeciwników było całkiem sporo. Chciałem się z nimi zmierzyć, ale przybyli moi sojusznicy i rozprawili się z nimi raz na zawsze. Sam postanowiłem pobawić się w Inkwizycję. Jak w pierwszej części atakowano modliszkę, tak i my atakujemy statki kosmiczne przeciwników. Po doprowadzeniu statku do wybuchu doszło do pierwszego starcia z jedną z wcześniejszych poznanych sióstr. Tutaj pokazuje się ogromna różnica. Pamiętacie, jak w pierwszej odsłonie mogliśmy grać agresywnie? Nie zawsze zbijać gard, by zadawać ogromne obrażenia. Tak więc tutaj wszystko uległo zmianie. Nie da się grać tak agresywnie. Moce nie działają już tak OP na bossów, a walki z nimi to nudny wzór. Zbij gardę, zadaj dwa ataki, powtarzamy cały schemat. Nie rozumiem, czemu to zabrali, ewidentnie chcieliby gierka stała się trudniejsza, ale jedyne co osiągnęli, to że jest bardziej nudna i frustrująca. A to dopiero początek tych problemów. Skupmy się jednak na tym, że Inkwizytorka została pokonana. Mówimy do niej po jej prawdziwym imieniu, co zdenerwowało ją jeszcze bardziej, a następnie robimy jej do it. Przechodzimy do uwolnienia jej. Tym razem więcej już jej nie spotkamy, przynajmniej mam taką nadzieję. Kierujemy się do naszej ekipy, a zarazem statków kosmicznych. W tym miejscu idzie nawet zobaczyć, że droidów nie możemy zniszczyć. Nieładnie, nieładnie, bardzo nieładnie. Kolejny minus. Po drodze jak zawsze czekał na nas wzór, który jest wręcz prosty do ujrzenia. Na początek kilku przeciwników, pach, bieganie i skakanie po pustej mapie. Jeszcze kilku przeciwników i znowu to samo, i znowu to samo, i znowu to samo. Nie mam pojęcia, ile w sumie czasu to zabrało, mam na myśli niepotrzebnie wymuszoną eksplorację. Ale wiem jedno, wynudziła mnie ta sekwencja i to masakrycznie przez całą grę. Dostajmy się jednak z naszymi kumplami do lądowiska i tam niemało przeciwników na nas czeka. Bądź też weźmy ciężko zbrojnego i rozpocznijmy taktyczny ostrzał. Działa idealnie. Zgromadźmy wszystkich w jedno miejsce i przejdźmy do dynamicznej likwidacji. Wspomniałem wam, że blokowanie za pomocą podwójnego ostrza jest wręcz OP? Tak, całkiem szybko z nimi poszło, czyż nie? Wskakujemy na modliszkę i pora opuścić to miejsce. W trakcie lotu pojawia się opcja personalizacji sprzętu, co postanowiłem wykorzystać. Scena tu nie będzie. Dolatujemy do planety, gdzie przybywa Gris. Wpierw czeka na nas długa podróż w celu odnalezienia go. Początkowo wydawało mi się, że otwarty świat będzie super pasował do Gwiezdnych Wojen. Aktualnie preferuję zamknięte korytarze, tak jak to miało miejsce w Upadłym Zakonie. No ogromny plus, powiedzieć można o droidach bojowych. Powiedzcie, kto nie lubi ich gadania, przy okazji masakrowania całej armii. Napotykamy nowego przeciwnika, jakim jest jeździec chaosu. Niby tutaj gra sama wynagradza idealne użycie mocy jako blok, ale z drugiej strony niektóre ataki potrafią być na tyle długie, że i trwają, a że nie ma możliwości przerwania ataku na rzecz obrony czy też uniku, spodziewajcie się dużej ilości momentów, gdzie będę wskutek tego obrywał niepotrzebnie. Mamy jeszcze bagno, które nas wciąga. Podobnie jak nową rzecz, jakimi są miny lądowe. Bardzo nie chcą mi dać walki do stoczenia, oj nie, tylko jakieś pozostałe proste czynności. Zbieranie roślinek i sadzenie ich. Nie gadajcie, że nie lubicie tego. Nigdy w sumie nie zasadziłem ani jednej roślinki, ale nie mówmy o tym. Stanowczo lepsze wydaje się skakanie na głowy przeciwników i obserwowanie miecza świetlnego. Silniejsze wersje droidów nie ma najmniejszego problemu.
Co powiecie na dzikie bestie z tego świata? Niestety, świat jest na tyle wielki, a rodzaje przeciwników na tyle ograniczone, że czasami pod rząd będziemy walczyć z 3, może 4, a nawet i 5 razy tymi samymi przeciwnikami. Ale jeszcze do tego dojdziemy. Skierujmy naszą uwagę na to, że należy dostać się do miasteczka na tej planecie. Po drodze czeka na nas niemało starć do wygrania. Począwszy od dzikich bestii, a idąc dalej, po droidy, a nawet jeźdźców chaosu. Mimo wszystko, przyjemnie jest spotkać droidy z czasów wojen klonów. Tyle za dzieciaka się to oglądało, że teraz samemu się człowiek cieszy, kiedy może ich masakrować. Walka jak była długa z jeźdźcami, tak nadal jest. Wygląda na to, że będzie trzeba to delikatnie przyspieszyć, żeby odcinek nie trwał całego dnia. Korzystanie z pomocy kumpla droida i niszczenie ścian. Bierzemy kolejnego na długą podróż i dzięki jego pomocy niszczymy kolejną ścianę. Dziękuję pięknie. Spotykamy kolejną silną bestię. Wydaje mi się, że niedawno co ją spotkaliśmy, ale mogę się mylić. Bestia mówi papa, a my kierujemy się zmierzyć z droidami typu B1. Kiedy sprawa z nimi zostanie wyjaśniona, zbierzemy wszystkie tajemnice, odblokujemy skróty i skierujemy się po miny, aby utorować sobie drogę do dalszej części tego świata. Zrobimy małą przebieżkę po bagnie, plus ujrzymy wielkiego stwora. Ten tym razem jest do nas miło nastawiony. Natkniemy się na jeszcze więcej droidów, jak droidy typu B1, niszczy się szybko, tak na całą resztę należy już uważać. Koniec końców B2 ma silniejszy ostrzał, do tego rakiety, a nawet z łapy potrafi potężnie przylać i sprzedać produkt markowy, kiedy podejdziemy zbyt blisko. Skakanie po ścianach niczym prawdziwy Jedi także się znajdzie. Widoczki ładne, ale nie zatrzymujemy się tutaj na zbyt długo czasu. Po drodze czeka na nas sporo NPC, którzy mają coś do powiedzenia, aczkolwiek pomijałem z nimi wszystkie kwestie jak tylko mogłem. Bardziej skupiłem się na tym, co jest najważniejsze, jak dostanie się do jadłodajni, gdzie widzimy obraz wyrzuconej żaby za próg tego budynku. Jak się okazało, uczynili to łowcy chaosu, którzy chcieli mu zrobić do it za sprzedanie niedziałającego artefaktu. Wkroczyliśmy i my, nie pozwoliliśmy na to. Łatwo się było domyślić, jakie konsekwencje będzie to niosło za sobą. Kolega niewiele się różni od pozostałych jeźdźców chaosu. Może oprócz tego, że znamy jego imię i częściej korzysta z czerwonych ataków, ale tak poza tym, to normalny przeciwnik, z którym idzie się naprawdę szybko rozprawić. Dopiero teraz poznał, co znaczy zadzierać z czerwonym z rogami. Wpadłem do kantyny i pogadałem z barmanem, gdzie odnajdę Grisa. Skierowałem się do swojego malutkiego konta. Tam kilka rzeczy się znajdzie, ale najważniejsze jest skierowanie się prosto do łóżka. W końcu był to długi dzień. Przybędzie do nas kumpel i da nam zadanie bojowe. Wybieramy się prosto w stare tunele przemytnicze. W środku czeka na nas kilka prostych przeciwników. Należy pamiętać, że tutaj rywale preferują atakować dwa razy z rzędu, a nie tylko raz, jak to miało miejsce w poprzedniej wersji. Kiedy weźmiemy tę poprawkę, wszystko staje się po stokroć prostsze. Otwórzmy przejście dalej, wpadnijmy do starego miejsca, które jest wręcz idealnie zrobione, aby poćwiczyć jeszcze większą ilość skakania i biegania po ścianach. Finalnie odnajdziemy droida z czasów Starej Republiki. Rozwiązujemy zagadki, czyli umieszczamy kulę we właściwym miejscu, plus przyciągamy obiekty i tak dalej, i tak dalej. Ratujemy droida Z i dostajemy od niej klucz. Opuszczamy to miejsce za pomocą windy. Wyglądamy jak typowy szef. Na widok mojej osoby wszyscy zaczynają uciekać. Wpadłem jeszcze do kantyny i zamieniłem kilka słów. Mogłem skierować się dalej, ażeby odkryć resztę tajemnic tego miejsca. Tymczasem nie rezygnowałem z walki. Jeśli mogłem odwiedzić poboczne miejsce, zmierzyć się z nieprzyjacielem, to korzystałem z tego. Rozumiecie, jak to jest. Początek przygody, to jeszcze chce mi się wszystko zrobić. Dzisiejszy odcinek będzie wyglądał bardzo podobnie do Upadłego Zakonu. Mocno skupimy się na samym wątku głównym, do tego zawitamy do większości pobocznych bossów, w pragnieniu pokonania każdego przynajmniej jeden raz. Co mam na myśli? Tak jak widzieliście tą bestię, tak zobaczymy ją jeszcze nie raz. Podobnie jest z bossami. Boss X jest w jednym miejscu, a w odległych zakątkach galaktyki odnajdziemy tego bossa jeszcze w kilku miejscach. Uważam, że nie ma sensu walczyć z jednym bossem w kilku miejscach naraz, może nie naraz, ale po prostu w kilku miejscach. Pokonamy raz bossa i tyle powinno wystarczyć. Dlatego taka decyzja. Po zajęciu się wielkim paskudztwem, mogłem przejść do dalszej konfrontacji z wojownikami chaosu. Przyznać muszę, że uwinąłem się z nimi całkiem sprawnie. Szybka walka i dziękuję. To jeszcze nie koniec. Podobnie starcie mijały z droidami w B1, lecz znacznie szybciej. Ci to dopiero mają trudne życie. Otwieramy przejście i czas zobaczyć, co skrywają przed nami czasy Starej Republiki. Pewnie możemy być tylko jednego, sporej ilości skakania. No dobrze, zjazdów na pewno nam nie zabraknie. Kilku prostych przeciwników i więcej towarzystwa, które toczy boje między sobą. Na przykład tacy szturmowcy po prostu uwielbiają walczyć z przeprogramowanymi druidami.
Tak, droidami, nieważne. My dołączmy jako trzecia strona i wyjaśnimy całe zbierające się tutaj towarzystwo. Jak nie to, to odnajdę jeszcze większe szwadrony szturmowców do zdominowania. Pamiętacie wcześniejszą bestię? Spotkamy ją jeszcze raz. Ciekawe ile razy w najbliższym czasie. Możecie liczyć, po pokonaniu przeciwników korzystamy ze swoich mocy, aby uturować sobie przejście. Albo bardziej wyłaniamy kamienne filary, które odblokują nam dalszą drogę. Wspinaczka będzie wręcz obowiązkowa. Znajdzie się chwila na walące się ruiny. Zebrali mi moje doświadczenie. To było bardzo niemiłe z ich strony. Za to idąc dalej, natrafimy na pierwszego irytującego przeciwnika. Kolega zadaje atak za atakiem, a nasze ataki są tak długie, że kiedy chcemy wykonać dwa ataki z rzędu, jeden po drugim, wręcz można być pewnym, że kolega odpali swój atak w tym czasie. Jak to się skończy? Tak jak wspomniałem, nie ma już możliwości w czasie naszych długich animacji korzystać z bloku ani uniku. Wiecie co, sami się domyślcie, jak przyjemna jest ta walka. Podpowiem, nie jest wcale. Na premierę ograłem tę grę. Kupiłem ją dlatego, że jestem fanem Star Warsów, ale to był mój ostatni zakup, będąc na ogromnych emocjach. Aktualnie każdy zakup gry muszę przemyśleć 7 razy. Wracając, grałem na premierę, ale mało co z tej gry pamiętam. To nie znaczy zbyt dobrze. Zamiast skierować się dalej i kontynuować mój wątek główny, udałem się i wpadłem do miejsca z zagadką. To było dosyć proste. Jeszcze więcej podnoszenia kulek, ustawienia ich w odpowiednim miejscu. Momentami zdobywałem jeszcze więcej kulek i powtarzamy cały schemat, aby odblokować umiejętność z tablicy, czy jak to się nazywało. W każdym razie ani razu z tego nie skorzystałem. Powróciłem na główny szlak. Po drodze czekało na mnie jeszcze więcej imperialnych jednostek. Tutaj, podobnie jak w pierwszej odsłonie, jestem w stanie zrozumieć ogromne hordy tych przeciwników. Niemniej jednak wielkie bestie, które są niczym czołgi, są bardzo nieprzyjemne w dużych ilościach. Zwłaszcza wtedy, kiedy spotykamy ich praktycznie na każdym rogu. Byłem już blisko starego budynku, gdzie rozpowszechniła się materia skobok. Bardzo niebezpieczna, w niniejszym przypadku należy unikać jej niczym ognia. Ale wielki ptaszor i tak postanowił mnie wrzucić w tę materię. Siedząc tam dłużej, mógłbym sobie zrobić duet, ale nie na tym to polega. Zobaczcie, kogo my tutaj mamy. Wiecie co, ja naprawdę przeżyłbym jeszcze jedno spotkanie z tą bestią, gdyby mój miecz nie był niczym wykałaczka w porównaniu do niego. Tak czy inaczej, nic z tym nie zrobię, więc trzeba machać tym mieczem i prowadzić powolną wymianę ciosów. Docieramy do kolejnego miejsca, uruchamiamy sprzęt, który również jest zasilany za pomocą kulek. Jak się okazało, niszczy to zarośnięte miejsca materii skoboch, a cząstki, które unoszą się, nagle rozpraszają się od tego. Powiedzmy jeszcze o smutnym losie szturmowców. Część z nich to na pewno porządni wojownicy. Wybrali się zarobić na życie i tak dalej. Później spotykają Maula, znaczy czerwonego z rogami, który robi im to. W ramach zróżnicowania witamy trzeciego już pomarańczowego przeciwnika, aby się nie nudzić, dodajmy do tego szturmowców. Wszyscy zaczną nas nagle atakować, to może uda wam się ogarnąć, gdzie należy się bronić i jak w dużej ilości, a kiedy można przejść do kontrofensywy. Po pozbyciu się strzelców, reszta starcia poszła w dynamicznym tempie. Kumpel BD-1 odnalazł kolejne zwierzę. Przypomnieliśmy sobie czasy, zanim poznaliśmy Merin. Wówczas posiadaliśmy włosy, byliśmy młodzi i przystojni. No, takie to były lata. Dzięki tamtym lekcjom oswajamy naszego nowego przyjaciela i wybieramy się z jego pomocą na wspaniałą wycieczkę. Prosta bestia i czerpanie satysfakcji z rzucania przeciwników w materię koboch. To jest coś, co lubię. Witamy się z kolejnym oddziałem Imperium. Ukryjmy się przed ciężko zbrojnym, pozbądźmy się każdego po kolei. Wreszcie, przyjdzie czas i na niego. Bardziej mnie jednak zastanawia, jak ten szturmowiec się tutaj dostał. Jakoś granie dla mnie tym Maulem powoduje u mnie chęć rozwijania ciemnej strony mocy, co równa się zrobieniem takich rzeczy, gnębienie przeciwników. Naprawdę przyjemna sprawa. Zmieniamy lokację naszego urządzenia, tym samym ratujemy wielkiego ptaszora i wreszcie możemy uciec z tego miejsca. My z kolei przejdźmy dalej. Polecimy sobie na kumplu do innego pomarańczowego kumpla, tylko takiego, mniej przyjaznego. Powiem tak, recykling przeciwników jest tutaj bardzo widoczny, ale czy wykorzystany dobrze, to zostawiam już wam do oceny. Wiecie, ja na przykład lubię dużo szturmowców w jednym miejscu i mogę z nimi walczyć i walczyć w nieskończoność. W związku z tym, nie będę wam mówił, czy to dobrze, że spotkaliśmy po raz czwarty jedną i tą samą bestię w przeciągu 20 minut. Po załatwieniu sprawy z nieprzyjacielami, rzucamy kulkami, skutek czego odblokowujemy dalsze przejście. Dodajmy do tego chowanie i dostanie się do głównego pomieszczenia, gdzie odnajdziemy zbiornik z baktą. Korzystamy z echa mocy, aby zrozumieć przeszłość. Widzimy jednego Jedi i drugiego, jak byli na Tanalorze. Gra oczywiście nie pozwala mi przyspieszyć tego momentu, tylko każe stać i słuchać wszystkich dialogów. Dał się poznać przeszłość kolegi. Chce on ratunku, a my niewiele myśląc robimy to. Nie minęła chwila, Jedi złożył swój miecz świetny i miał dojść do walki. Tutaj pojawia się moment, gdzie naprawdę zwątpiłem w tę grę. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to zapewne wiecie, jak bardzo cieszyłem się na fakt, że odpychanie mocą może przerwać niektóre ataki. Przyciąganie podobnie. Tak ustawimy się na plecach rywala albo złapiemy go w kombo i tylko patrzymy, jak życie mu pięknie spada.
tej grze trudno jest doświadczyć tego, chyba że jakimś fartem. Weźmy taki przykład, korzystać z mocy, żeby przerwać atak celu. Nagle kolega używa miecza świetlnego i zbijesz tylko część gardy, a na przykład taki miecz, którym rzucił, dalej się będzie kręcił. Zaatakowałeś na spowolnionym czasie, w plecy przeciwnika. Zadziała tylko jeden atak, potem przeciwnik nagle się odwróci i zacznie wszystko blokować. W większości wypadków walka będzie wzorem. Blokuj idealnie, a żeby zbić gardę, przejdź do kontrataku, żeby nie było aż tak źle. To będzie kilka wyjątkowych i epickich starć, ale jeszcze do nich dojdziemy. Skupmy się w tym momencie, że pierwsze starcie zostało zwyciężone, a po stoczonej utarczce przyleciał Revis z oddziałem Łowców Chaosu, zabierając naszego upadłego Jedi i sobie po prostu tak odlecieli, jakby nigdy nic. Mi nie pozostało niewiele więcej, jak opuścić to miejsce, zacząć latać z kumplem, przynajmniej widoczki są ładne w tym miejscu. Wspinaczka, no może nie do końca. Oswajanie nowych przyjacieli plus szybka podróż. Winszuję, z pomocą kolegi pokonamy niepotrzebne przeszkody, ale co tam, dajmy losową ścianę na drodze i tyle. Planowałem się wybrać w stronę kantyny, tam mówić resztę planów i zacząć działać. Sądzę, że domyślacie się, jak to się wszystko mogło skończyć. Po drodze było mnóstwo przeciwników i jakby tutaj nie skorzystać z takiej okazji. Co krok napotykałem na nowych rywali, tak samo szybko ich eliminowałem. Zauważyłem, że niedaleko mojej wioski znajduje się baza. Toczą się nawet tam utarczki, to postanowiłem, że wykorzystam okazję i dołączę na trzeciego. Pierwsze droidy były jeszcze świadome sytuacji i zaczęły mnie atakować w pierwszej kolejności. Cała reszta bardziej preferowała skupić swój ogień z blasterów na lokalnych potworkach. Nie mogłem tego nie wykorzystać, żeby z łatwością pozbyć się każdego. Także było miejsce pełne przeciwników, a teraz jest puste. No to co, biegniemy dalej. Istnieje możliwość rzucania kamieniami w przeciwnika. Szkoda tylko, że tych kamieni nie ma za dużo. Tak czy siak, zakończyłem temat w tradycyjny sposób. Powróciłem do miasteczka i chciałem odwiedzić miejsce z najtrudniejszym bossem, który jest trudny z powodu swojego wykonania i błędów. Na przykład taki język za każdym razem daje mi one shota. Nieładnie. Dwie żaby, czyli przeciwnicy, którzy nie czekają tylko na zmiany, nas atakują non-stop. Oprócz tego posiadają ogromne grupowe ataki. A kiedy chcecie przeskoczyć nad przeciwnikiem, żeby uniknąć ataku, nie zdziwię was pewnie tym, że taki atak przeteleportuje się w waszą stronę. Mimo iż jesteście dużo wyżej niż jej wykonany atak, to i tak nagle jakoś oberwiecie. Sami rozumiecie, postać dostała teleportu i otrzymała obrażenia. Nie wiem, jak to działa i chyba też nie chcę wiedzieć. Już nawet nie wspominajmy o próbie okrążenia naszego przeciwnika, bo nie ma to najmniejszego sensu. W końcu kręcą się one dookoła swojej osi tak szybko, a zwłaszcza wtedy, kiedy chcą wyprowadzić atak, że nie idzie tego ominąć. Najlepszą decyzją jest spowolnienie czasu, odnawianie całej naszej mocy za pomocą stymów, plus cały czas robienie kręciołka do przodu. Nie dość, że wielkie obrażenia zadajemy, to miama ataki żaby. Balans idealny, no zobaczcie, robicie sobie taki kręciołek do przodu i nagle nie otrzymujecie obrażeń. I tak, pamiętajcie, że jestem ogromnym fanem Star Warsów, ale takie rozwiązania nie mogą mi przejść obojętnie. Powracamy do modliszki, czas zawitać do Sir, zobaczyć, co u niej słychać. Wpadamy w nadświetlną i po chwili witamy nową planetę. Wysiadamy na pustynnej planecie, jak widać, wszystko dopisuje, ażeby zostać maulem. Kolejnym krokiem była przeprawa na zbocze. Oczywiście, zamiast po prostu sobie pobiec, gra zmusiła mnie do skakania, wspinania się plus biegania po ścianach. Jakbym nie mógł od razu dać się do celu. To nie, otrzymamy sporo takich momentów, które na pewno są zrobione po to, aby wydłużyć jeszcze bardziej grę. Dostajemy się do ruin i tutaj nie będzie inaczej. Należy skakać między kamieniami, filarami i tak dalej, ponieważ po piasku chodzi pustynna bestia. Zatrzymałem się w pierwszej odnodze i doszło do taktycznej szybkiej walki. Chociaż powoli zaczyna być to nużące, że przeciwnicy mają tyle życia, a nasz miecz świetlny pozostawia tak wiele do życzenia. Mimo wszystko, nie w tym miejscu czekała na nas droga dalej. Tak więc powróciłem do przemierzania terenu, wpadłem do kolegów po drugiej stronie. A co się tyczy szturmowców, to na nich nie można narzekać na siłę swojego ostrza. Szybka robota i nim się spostrzeżesz, kierujesz się dalej. Tam z kolei siły Imperium mierzą się z lokalnymi trudnościami. Wyznając kult Expa i chcąc po prostu pokonać każdego na swojej drodze, postanowiłem rozprawić się z jedną stroną, jak i z drugą. Podczas dalszego zwiedzania terenu, wielka pustynna bestia chciała mnie pożreć. Szczęśliwie udało jej się uciec w ostatniej chwili. No to co, szukamy przejścia dalej. Kiedy to bestia nie dawała za wygraną. Na razie pożegnajmy tego pana. Za to przywitajmy się z masą malutkich krabów. Zbyt dużo to oni nie mogą zrobić. Z drugiej strony, bardzo przyjemnie się wymachuje mieczem w ich stronę. Tak powinno być ze wszystkimi przeciwnikami. Jedno pociągnięcie i nie ma rywala. No dobrze, może nie ze wszystkimi, ale niektórzy też proszą się o zmniejszenie liczby życia. Kiedy Imperialny będzie was denerwować, najlepiej żeby sami zasmakowali tego, czym z nami walczą. Efekt lustra został zastosowany. Gdy próbowałem przedrzeć się dalej, zostałem zaatakowany przez kolegę na plecaku. Początkowo otrzymał produkt markowy. W komnacie niżej czekało na mnie więcej Imperialnych do pokonania. W większości wypadków należało odbijać pociski.
Pojawia się nagle Merin, masakruje kilku rywali i dołącza do naszej drużyny. Poniekąd jest to ciekawe zastosowanie, że mamy towarzysza, z którym możemy walczyć. Znaczy, nawet musimy, bo tak czy siak towarzysze będą atakować przeciwników, aczkolwiek nie przepadam za tym. Na przykład część przejść możemy odblokować tylko za pomocą ich pomocy. Dodaje to takie momenty, gdzie niepotrzebnie się zatrzymujemy, obserwujemy, jak przejście staje przed nami otworem. Po zajęciu się wszystkimi siłami Imperium, plan był prosty. Mieliśmy się dostać do Bryki Wiedźmy. Problem jest w tym, że kiedy się tam zbliżyliśmy, zostaliśmy zaatakowani, a sam pojazd został zniszczony. Wychodzi na to, że czeka na nas jeszcze nie jedna walka. Dość przyjemny aspekt, będzie jeszcze skakanie i zwiedzanie, ale czy kogoś to interesuje na dalszą skalę, dajcie znać. Bardziej preferuję wyżywanie się na ścianach i niszczenie ich totalnie. Tak samo postępuję z wielkimi bataliami przeciwników. Jeśli jest możliwość walki, korzystamy z tego dobrodziejstwa. Warto jeszcze wspomnieć, że nasi wszyscy kompani zadają znacznie większe obrażenia z porównaniem do mojego bohatera. Z jednej strony to dobrze, ale z drugiej odbiera to delikatnie imersję naszej postaci. Niby Jedi i tak dalej, a tu nagle się okazuje, że inna osoba z blasterem jest silniejsza od nas. Nie ma co jednak trzymać gniewu w sobie. Powinniśmy go wyrzucić tak samo jak tego imperialnego. Przygotować się na przejście na drugą stronę, zaatakować nieświadomych rywali, zacząć mierzyć się z krabami oraz wykorzystać moc do szybszego starcia. Odnalazłem jeszcze więcej kolegów z plecakami odrzutowymi. Jak nie odbijanie pocisków, bądź też granatów, przyciąganie ich do siebie jest zawsze szybkim rozwiązaniem wszelakich problemów. Pamiętacie kumpla pustynną bestię, który chciał nas zjeść? Czeka na nas walka i z nim. Kolega już nie chce zaatakować od dołu i wykonać one-shota. Postanowił się zmierzyć w uczciwym pojedynku. Swoją drogą możecie policzyć, ile razy spotkamy tego bossa w najbliższym czasie, a będzie tego na pewno sporo. Po zniszczeniu wielkiej pokraki przeszedłem do oswajania zwierzyny. Bryka zdobyta, a nawet Merin zaproszona. Ta jednak lubi się z nami droczyć i nie skorzystała z mojej pomocy. Zaczynamy prowadzić naszego kumpla prosto do bazy. W sumie nie czeka na nas nic ciekawego, od co trzymasz gałkę odpada do przodu i jedziesz do celu. W trakcie podróży dojdzie do burzy piaskowej, nasza bryka nas z siebie zrzuci, a my chcemy się zorientować, gdzie się znajdujemy. Po pierwsze, odnajdujemy Merin, podążamy za jej ogniem, wskutek czego natrafimy na oddział szturmowców. A imperialni, jak to oni, odnaleźli super miejscówkę, gdzie aż tak bardzo nie idzie odczuć skutków obecnej burzy. Przechodzimy do starcia i z nimi. Eliminujemy siły naziemne jednego za drugim i kiedy oni przejdą do przyszłości, czas na pomniejszą machinę kroczącą i taki to sobie pożyje. Wszyscy się męczą na zewnątrz, on sobie siedzi w środku i jest zadowolony z życia. Pora to zmienić. Wyciągamy go z środka niczym w filmach. Po dosłownej chwili dostajemy się do jaskini, gdzie zamierzamy przeczekać całą burzę piaskową. Innymi słowy, mamy moment, aby pogadać i wymienić się historiami. Ostatecznie Merin chce, żebyśmy popatrzyli się w ogień, tylko żeby nie posikać się w nocy. Z rana powracamy do naszej podróży. Powtarzamy wzór ze skakaniem po obiektach, w intencji dostania się wyżej. Otwieramy przejście do kryjówki, na miejscu odnajdziemy Kordowę, który wyszedł nam na spotkanie. Udajemy się do windy plus przemierzamy całą bazę. W głównej komnacie odnajdziemy Sir. To oczywiście ma już dla nas zadanie bojowe. Odnaleźć trzeba kompasy, żeby dostać się do Tanaloru. Spotykamy naszych pozostałych towarzyszy. Wybieramy planetę, gdzie znajduje się pierwszy kompas i lecimy i tam. Dokładnie, będzie to baza na Księżycu, ale nie zmienia to faktu, że bez lotu nie ma tam szans, aby się dostać. Czy ja wam muszę mówić o podstawowym wzorze na początku każdej nowej lokacji? Nie. W takim razie przejdźmy dalej. Natrafimy na przeciwników, którzy oczekują na nas zaraz za rogiem. My jednak dostrzegliśmy ich zasadzkę, z tej przyczyny jesteśmy w stanie pierwsi zaatakować tych, którzy planowali zaskoczyć nas. Oprócz tego, to przynajmniej w tym miejscu jest możliwość niszczenia droidów. Taki malutki plusik. Skupmy się jednak na sporej ilości wojowników chaosu, a jak nie oni, to będzie stacja z ładowaniem droidów. Wszyscy się na nas rzucą, ale tych przeciwników to akurat lepiej, kiedy jest ich więcej. Największa przyjemność w całej grze. Wymachujesz ostrzem, przebijasz się jednym cięciem przez rywali i cieszysz się siłą swojej broni. Później dostajesz silniejszego rywala i cała magia nagle pryska. No ale co poradzisz? Przyjdzie nam się zmierzyć z totalnym szefem. Przywitajmy kolejnego bossa. Aktualnie jest pokazany jako boss, ale dobrze wiemy, jak to się skończy. Powiem tak, bardzo epickie są te droidy. Czy to w filmach, grach, książkach, czy nawet kiedy stoją jako tło dookoła hrabiego duku, czy innego złego. Nie potrafię im nie przyznać, że wyglądają złowieszczo. Umiejętnościami nie zostają daleko w tle. Na domiar tego czeka na nas jeszcze więcej skakania i przemierzania terenów, ogromnych terenów. Mapy są wielkie w tej grze, skakanie po mapie niekiedy trwa naprawdę parę minut. Szkoda, że nie zdecydowali się na stworzenie mniejszej mapy, ale by za to bardziej ciekawej. Bo będąc z wami kompletnie szczery, w mojej opinii delikatnie te wszystkie tereny są zrobione, także zapadają w pamięci. Po ukończeniu gry kompletnie zapomniałem, gdzie ja zmierzałem, jak wyglądała trasa i tak dalej. Podsumowałbym to, że świat nie jest dla mnie na tyle angażujący, że chcę go zapamiętać, jak to wszystko wygląda. A wy macie podobnie, czy może kompletnie na odwrót? Dajcie znać. Tymczasem powracam do walki z jeszcze większymi hordami przeciwników. To jak? Łowcy chaosu!
droidy typu B1 i nie zapomnijmy o komandosach. Z nimi jest dziwna sprawa. Czasami przyciągnę ich do siebie, to potrafię zakończyć całą sprawę jednym uderzeniem, a w innych wypadkach tylko robię pociągnięcie ostrzem i zadaję im tylko część życia. Delikatnie tego nie rozumiem, no ale przejdźmy dalej. Wiecie, jak jeszcze bardziej urozmaicić przechodzenie między punktami A a B? Dodajmy prąd, który może nas uderzyć i zabrać życie. Do tego kilka droidów, które zaczną nam przeszkadzać. Gorzej będzie tylko dla nich, kiedy w końcu ich dopadniemy. Kierując się dalej drogą prostą, dotrzemy do miejsca, gdzie odnajdziemy pierwszy kompas. Po podniesieniu przedmiotu zostaniemy przywitani przez nowego kolegę. Ten tym razem korzysta z miecza świetlnego. Kolor pomarańczowy. Jak dobrze pamiętam, coś oznaczał i na pewno był najsłabszym ostrzem. Za dużo nie pamiętam z tego, więc może jest to dobra okazja, aby sobie przypomnieć co i jak. Po wygranej utarczce zmienia nam się wyposażenie i przez jakiś czas jesteśmy zmuszeni do korzystania z tego oręża. Obrażenia robi to przyjemne, ale długość wymachiwania tą bronią trwa naprawdę długo. Będąc z wami szczery, to jest kompletnie nie mój styl walki. Stanowczo preferuję szybkie ataki i ładowanie kilku uderzeń pomiędzy atakami przeciwnika. Po przejściu małego kawałka powracamy do naszego wyposażenia, podobnie jak wyprawy na pobliską planetę. Kierując się w miejsce, gdzie odnajdziemy kolejną fikuśną rzecz dla naszych Jedi, spotykamy niejednego przeciwnika. Jak to ja, nie mogłem przepuścić okazji do sprawdzenia swoich sił. A same starcia, czy to ze szturmowcami, droidami bojowymi, a może nawet lokalnymi bestiami. Nic ani nikt nie schowa się przede mną, gniewem czerwonego z rogami. Oprócz naszego transportu, ale jest to już inna bajka. No ale, lepiej zobaczyć, że podczas naszego lotu zostaniemy zaatakowani przez kolejną osobę, która posiada plecak odrzutowy. Niemniej jednak, nie będzie to prosty szturmowiec, ale już za to łowca nagród. Ewidentnie koledzy nie mogą odpuścić od pierwszej części. Jeżeli chce walki, to mu ją zapewnimy. Nie powiem, ale poszło znacznie szybciej, niż się tego spodziewałem. W tym momencie odblokowujemy możliwość polowania na wszystkich łowców nagród, aby wykreślić ich z listy. Powiem tak, jeśli ktoś się napotoczy na mojej drodze, to się nim zajmiemy. Jednakowoż, nie zamierzam dla nich wydłużać swojej trasy. Na dobitkę powróćmy do walki z wcześniej spotkanymi już bestiami. Oczyśćmy sobie okolice, aby nam nie przeszkadzały, kiedy będziemy próbować dostać się do dalszych zakamarków tego miejsca. Ostatecznie rozwiązywać proste zagadki, polegające na pchnięciu mocą, jak i przeniesieniu kulki w odpowiednie miejsce. Tak czy inaczej, nic skomplikowanego. A to wszystko będzie z delikatnymi przerwami na walkę. Wiecie, co jest trudniejsze, niż jej walka z jedną wielką bestią? Dokładnie tak, dwie wielkie bestie w tym samym miejscu. Żeby tego było jeszcze mało, znajdziemy ulepszenie do BD-1, które to pozwala nam przenosić energię kobok z jednego punktu do drugiego. Z uwagi na ten fakt jesteśmy w stanie niszczyć zaschniętą energię i otwierać sobie przejście dalej. Osobiście nie jestem fanem tych wszystkich rozwiązań, otrzymujemy coś nowego do gry, ale prawda jest taka, że jest to kolejny wydłużacz. Mniej ciekawego aspektu, dajcie mi walczyć, jeszcze więcej walczyć, a nie niepotrzebnie przemierzać ogromne lokacje, jak ma to miejsce teraz. Wygląda to ładnie, ale co z tego, skoro dłuższe posiedzenie w takich miejscach doprowadza mnie do kompletnej nudy. Z plusów jest to, że kiedy rozwiążemy te wszystkie proste zagadki, dostaniemy się do lokacji z kolejnym minibossem. Już oczekuje na nas łowca chaosu, kolega posiada dokładnie takie same ostrze jak my, tyle że my mamy lepszy kolor miecza świetlnego, ale nie mówmy o tym, że niebieski to mój ulubiony kolor. Mimo wszystko, wciąż uważam, że do podwójnego ostrza najlepiej pasuje kolor czerwony. Powód jest bardzo prosty, chodzi o Maula i raczej nie trzeba tutaj za wiele dodawać. Jeżeli chodzi o przeciwnika, został pokonany. Idąc dalej, natrafimy na kompas, plus zobaczymy przeszłość i powolny upadek naszego Jedi. Bądź co bądź, pora powrócić do Kordowy. Odblokowujemy skrót i biegniemy prosto do wioski. Ujrzałem kilku NPC w niebezpieczeństwie. Z uwagi na ten fakt, postanowiłem wyruszyć im na pomoc. Na start parę drobnych rywali. Jako finalny akt czekał na nas wielki kumpel. Już kilka razy się z nim staraliśmy, więc i to starcie nie będzie wyglądało inaczej. Po uratowaniu NPC czekał na mnie jeszcze łowca nagród. Gorzej dla niego, że dałem radę go przybić do ściany i zadawać jeden atak za drugi. Nawet kiedy udało mu się uciec, tak łączyłem ataki plus moc, że starcie minęło w błyskawicznym tempie. Wracając do modliszki, nie mogłem sobie darować kolejnych starć, co już napotykałem nowych przeciwników. Wiadomo, że kiedy odpoczniemy przy miejscu medytacji, to pokażą się na nowo. Nie jest to też nowy typ przeciwnika i pomimo tego, jak narzekam momentami na tę grę, wciąż lubię z nimi powalczyć. Walka dla mnie nie jest tak satysfakcjonująca jak w pierwszej odsłonie, ale wciąż nie trwonię przed nią. Dostajemy się na lądowisko, wsiadamy na statek i lecimy z powrotem na pustynne tereny. Oddajemy nasze znaleziska i otrzymujemy zadanie na sprawdzenie, co się dzieje w nowej przyszłej bazie ścieżki. Na tę wyprawę wybierze się z nami Merin. Także nadszedł czas na przemierzanie pustyni, plus darcie się o Kenobiego. W każdym razie niemało przeciwników nam nie czeka, a kiedy wejdziemy w jakąś jaskinię, a później będziemy chcieli ją opuścić, to czeka na nas jeszcze więcej rywali do pokonania, odchodząc jeszcze od tego, co obecne w grze. Dodam tak od siebie, że przechodzenie tej gry było dla mnie dziwne. Przeważnie jak siadam do gier, to nie chcę mi się ich kończyć, gram w nie cały czas i robię tyle, ile mogę i na tyle, ile mi czas pozwoli. Wiadomo, taka ciągła gra jest znacznie szybsza i pozwala mi na ukończenie gry szybciej, niż jakbym sobie to dawkował.
ale w przypadku tego tytułu było kompletnie inaczej. Przeważnie grałem po 2 godzinki, a następnie robiłem sobie dłuższą przerwę. Czułem się bardzo znudzony po tym czasie. Dokładnie wiedziałem, co na mnie czeka i gra mnie nie ekscytowała. Pomimo tego, że nie wiedziałem i nie pamiętałem, co będzie dalej, to wiedziałem, że będzie ten wzór, typu pobiegnij tutaj, pobiegnij se przez 2 minutki, skaczemy, potem walka przez 30 sekund i powtarzamy cały wzór. Pamiętam premierę, wówczas to człowiek nie odpuszczał, tylko grał. Ale nie możemy zapomnieć, że większą robotę wtedy wykonywały tam emocje, przez co przymykałem oczy na błędy. Nie chciałem ich po prostu widzieć. Bieżąco, kiedy emocji już nie ma i podchodzę do tego tytułu po raz kolejny, widzę, jak dużo mankamentów jest w tej grze. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak mam ochotę ograć Upadły Zakon jeszcze raz, tak w tym tytule to się nie pojawia. A nawet jest odwrotnie, mam ochotę skończyć tą grę, odinstalować ją i najlepiej nigdy więcej do niej nie wracać. Dajcie znać, jak to u was wygląda z tą grą. Bardzo mnie to ciekawi i jaka jest wasza opinia na ten temat. A my powrócimy do gry. Czeka na nas to co zawsze. Więcej skakania i więcej prostych zagadek do rozwiązania. No bo przecież czego mogliśmy się spodziewać? Co więcej, ujrzymy wielką świątynię Jedi. Spotykamy po raz kolejny jednego i tego samego bossa. Nie mówiąc o tym, że to dopiero początek spotkań z tą pokraką. Jeszcze nie da się nad nią skakać i w ten sposób unikać jej zasłon. Beznadzieja. Pozostaje tylko nudna walka i wymiana ciosów. Zmierzając dalej, rozdzieliliśmy się z Merin. Ona podobno udała się spowolnić Imperium, a my wybieramy się okrężną trasą. Wiecie, tak żeby jeszcze wydłużyć grę. W celu dostania się do środka. No dobra. Od razu wam mogę powiedzieć, że droga do krótkich nie należy. Sam też nie rozumiem, dlaczego otrzymaliśmy takie długie drogi od punktu A do B. Jeszcze rozumiem, jak w tej grze te drogi były ciekawe i trasa mogłaby być wtedy naprawdę ogromna, ale zapełniona musiałaby być naprawdę ciekawym kontentem do zrobienia. Aktualnie co otrzymujemy, to jest jedno i to samo. Jeszcze więcej tych samych przeciwników, z którymi już się mierzyliśmy wcześniej. Nie wspominając o piaskowej pokrace, którą dosłownie ujrzymy co krok. Wspomnijmy o niemal ciągłym okrążaniu pomiędzy górek, aby móc biec dalej. Eksploracja eksploracją, ale nawet takie wspinaczki i bieganie po ścianach potrafią znudzić, kiedy jest tego za dużo. W tym wypadku mocno z tym przesadzili. Żeby nie było ciągle tak źle, to otrzymamy nowy typ przeciwnika do pokonania. Pozbywa się jego możliwości wyprowadzania ataków, ale kolega jest silny i tak łatwo nie daje za wygraną. Jak nie broń plus łapy, to zawsze może wyprowadzić kopniaka. Wszak uderzenie z głowy także do najgorszych pomysłów nie należy. W porządku, wystarczy tych nowych przeciwników, bo teraz to musi być coś nowego. Nowa marchewka na kiju, ale spokojnie, prędzej czy później będziemy spotykać całą armię tych droidów. Nie będzie już wyjątku, za to stanie się takim typowym, zwykłym przeciwnikiem, którego będziemy spotykać co krok. No dobra, wygląda na to, że rozprawiliśmy się z większością rywali w tym miejscu. Dodajmy do tego wspinanie się, hakowanie przez naszego droida, jak i bieganie po ścianach. W końcu dostaniemy się do Merin. Powracamy do wspólnej walki i czeka nas jeszcze więcej walki z imperialnymi. A nawet OP wersją droida, Super Droid. Niech będzie. Podczas przemierzania dalszych zakamarków świątyni dotarłem do miejsca, gdzie wiał naprawdę silny wiatr. Schodząc na sam dół, zostałem uwięziony przez cyklon, który się tutaj odbywał. Tutaj odkrywamy nową umiejętność, czyli skok plus podciągnięcie się mocą. Wydaje się to bardziej logiczne plus pasujące do Gwiezdnych Wojen, a nie umiejętność BD-1. Jak zwykle, okazja, aby przetestować tego, czego się nauczyliśmy, będziemy mieli niejedną. Z drobnymi przerwami na dosłownie kilku przeciwników, bardzo pojedyncze liczby. Niemniej jednak zaczynamy bardzo przyspieszać naszą podróż do serca dawnej siedziby Jedi. Miała to być aktualna kryjówka dla ścieżki, ale jak zawsze w takich chwilach, dowiedział się o tym Imperium i należało działać. W środku czeka na nas nie mniej zabawy. Staram się powalić tylu przeciwników, ile mogłem po cichu, bez zauważenia. W końcu nie mało mieli ciężko zbrojnych, kolegów z wyrzutniami rakiet i całej pozostałej gromadki. Jeżeli możemy sobie ułatwić życie, to czemu by z tego nie skorzystać? Mniej przeciwników, czyli mniejszy ostrzał w naszą stronę. A na dodatek szybsza i bardziej agresywna walka. Idąc dalej, dodadzą nam nowy aspekt, chowające się kraty i pokazujące, jakby już sama podróż i chodzenie po nich nie trwała zbyt długo. O zjazdach już nawet nie wspominajmy, o następnych grupkach szturmowców sądzę, że możemy powiedzieć, że byli. Rozprawiłem się z nimi i kierowałem się dalej. Czas na coś nowego. Czyli co, zaczynamy segment z nurkowaniem, rozwiązywaniem naprawdę upierdliwych zagadek, gdzie moc łapie nie do końca to, co potrzeba. Dotrzemy do Armiasa, odbierzemy od niego kody i kiedy mieliśmy opuścić to miejsce, spadł cały sufit. Kolegi już więcej nie spotkamy. Merin z kolei dała nam amulet, który pozwoli nam na przechodzenie przez pole siłowe. W trakcie lotu musimy wykonać tylko doskok do przodu. Kolejna rzecz, która na nas czeka, to filmowa akcja i walka z bossem. Przyjemnie się to ogląda i gra za pierwszym razem. Nowe akcje, nowa dynamika. Zaczynamy uciekać przed maszyną, która nas goni, ale tak naprawdę nigdy nas nie dogoni. Będzie też okazja na niejedną przerwę w jaskiniach, gdzie zmierzymy się z niemałą grupką nieprzyjacieli. Staram się ich zorganizować w jak największą grupę i likwidować ich jednym atakiem. Wszak wygląda to epicko. Czasami zdarzało się tak, że to nie wychodziło. Wtedy pozostawało już tylko tradycyjne rozwiązanie.
powiązanie. Ważne, że jest skuteczne i można było przejść dalej. Nagle wyskakuje na nas wielka maszyna, przed którą musimy uciec. Merin robi nam jeszcze niedobre rzeczy. W końcu ona jest wiedźmą z Datomiry, a my jesteśmy czerwonym z rogami z Datomiry. Kto wie, ten wie, jak to się dla nich kończyło. Po tych wydarzeniach zaczynamy skakać między portalami Merin. Z drobnymi przerwami na skakanie po obiektach już istniejących. W tle będą statki, wybuchy. Ogólnie podsumowałbym to jako ładne kino akcji. Coś się dzieje, zaciekawić się za pierwszym razem naprawdę idzie. Ale z każdym kolejnym podejściem zaczyna to po prostu być nudne. Delikatnie jak z filmem, niby można oglądać jeden i ten sam cały czas, ale coraz trudniej będzie go oglądać na przykład każdego dnia. Jak to jest na przykład możliwe w przypadku różnych gier. Koniec końców, Merin naprawia to, co zostało zniszczone, a my używamy mocy do popchnięcia tych obiektów. Jak się łatwo było domyślić, wielki przeciwnik został pokonany. Pozostaje jeszcze kwestia bardzo długiego powrotu do bazy. Dokładnie, szybka podróż została zablokowana. No po prostu nie mogę jednym przeteleportowaniem dostać się na drugi kraniec mapy i skupić się na tym, co jest najciekawsze. Tylko nie, gra wymaga ode mnie przemierzania pustyni. Nieładnie, powiedziałbym, że aż bardzo. Kiedy dostaniemy się do kryjówki, przekazujemy zdobyte informacje i wsiadamy na mgliszkę. Pora wrócić na pierwszą planetę. Wygląda na to, że do tej bryki nie wsiądziemy, a szkoda. Tradycyjne rozwiązanie, to jest coś, co mi się podoba. Po prawdzie, to nie żałuję, że zacząłem nową grę plus. Kompletnie ta gra mnie nie zachęca do zwiedzania pobocznych lokacji i szukania wszelakich sekretów. Ale wystarczy już tego, bo to będzie jeden wielki odcinek, gdzie będę tylko narzekać. Ale spokojnie, jeszcze nie jedną okazję będziemy mieli. Chciałbym również, żebyście wiedzieli, jakie dokładnie odczucia i myśli mi towarzyszyły podczas przechodzenia danego tytułu. W związku z tym, jeżeli zaczyna mnie w połowie gry już na przykład nużyć taka eksploracja, nie będę udawał, że jest w porządku, bo jeśli bym chciał, to naprawdę mógłbym wam tak to zmontować, że to byłoby naprawdę ciekawe, umieścić tam 2-3 sekundy, coś pododawać i faktycznie przez te 2-3 sekundy mogę być podjarany tym. Po prostu podczas montażu, bo tak to zrobiłem, ale nie zmienia to faktu, że podczas gameplayu kompletnie mnie to nudziło i miałem tylko takie momenty, dobra, dajcie mi już z tym spokój, naprawdę ja już więcej nie chcę zwiedzać tego miejsca. A co się tyczy nowego miejsca, które tutaj właśnie odwiedzimy, zaznamy praktycznie tego samego, co w każdej innej lokacji. Dokładnie ci sami przeciwnicy, dokładnie takie same bieganie po ścianach i tak dalej. Przyznam, że w tym miejscu zaczął się u mnie moment krytyczny w tej grze. Zamiast cieszyć się rozgrywką, zacząłem grać jak za karę. Chciałem odinstalować tę grę, ale uznałem, dobra, przemęczę się do końca, jak już zacząłem, bo nie warto rezygnować z projektu w połowie. Przeto nigdy nie wiadomo, jaki to będzie miał efekt końcowy. Przynajmniej nasz towarzysz znacznie szybciej likwiduje przeciwników niżeli ja. Żeby nie było tak za przyjemnie, to czeka na nas kolejna wspinaczka. My nie możemy posiadać plecaka jak nasz kumpel, a nawet musimy go poprosić, aby utorował nam przejście. Dopiero po tym zaczynamy przyspieszać z przemierzaniem terenów. To jak? Czas na walkę idealną. Po długim czasie oczekiwania otrzymaliśmy nowego przeciwnika, jakim jest niszczyciel. W filmach zawsze gigaczady to są, których każdy się boi. W grach to tacy przeciwnicy, no niszczymy im pole siłowe i są niczym każdy inny nieprzyjaciel, którego spotykamy na swojej drodze. Poza pozostałymi droidami odnajdziemy naszego upadłego Jedi, który już coś tam planuje. Podążamy jego tropem, aby odnaleźć Zee, którą ukradli podczas naszej nieobecności. Droga jednak do niego będzie pełna w różnorakich przeciwników, zaczynając od komandosów, idąc po większą liczbę niszczycieli, a nawet sami jeźdźcy się pokażą. Starcia z nimi akurat najdłużej trwają, bo niekiedy potrafią wszystko nam zablokować. Z kolei nam nie pozostaje nic innego jak spamowanie atakiem. Tak jak wspomniałem, dużo lepszym pomysłem wydaje się walki z droidami B1. Koledzy jeszcze nie zostali aktywowani, a ja już w większości z nich pokonałem.
Warto wspomnieć o nowym typie przeciwnika. Nowy jeździec z potężną bronią, jak i pancerzem. Często uderza z ataków na jakiś kawałek mapy przez te swoje wybuchy, a niekiedy potrafimy przez to oberwać nawet po uniku. Wspomnijmy, że ma jeszcze dużo życia, a zbijanie go obrony także do krótkich nie należy. Innymi słowy, nie jest to najprzyjemniejszy przeciwnik, z jakim możemy się mierzyć. Pod koniec wpadnie nasz kumpel i nam z nim pomoże. Jak zawsze, przybędą na gotowe i są zadowoleni. Naszym celem wciąż było przebicie się do końca tego miejsca, tylko tak jak widzieliśmy na początku, jest to dosyć duża baza, więc nie mało miejsc do odwiedzenia na nas czeka. Przy okazji będą kwatery mieszkalne, poboczne floty, z których zostają aktywowane droidy i co drobniejsi przywódcy, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. W tym momencie nie można zbytnio narzekać na nudę, ponieważ cały czas coś się dzieje, co chwila wpadamy na nowe hordy przeciwników. Zresztą dobrze jest zrobić to miejsce w miarę szybko, gdyż odblokujemy tutaj nową umiejętność, która to pozwoli nam na jeszcze większe kombinowania podczas startu. Mało tego, pozwoli to na przyspieszenie i w końcu możliwe zaczęcie agresywnego podejścia. Ale zanim dojdziemy do tego momentu, to powinniśmy się skupić na chwili obecnej i masie przeciwników do pokonania. Kolegi z wielkim młotem nie może zabraknąć, teraz idzie z nim znacznie szybciej, bo i Bolt zdaje mu obrażenie od pleców. Kiedy się rozdzieliliśmy z naszym kumplem, przeciskałem się przez szczelinę, zostałem złapany przez Ravisa. Dowiemy się, że nie będzie on takim prostym rywalem do pokonania. Próbował nam zrobić duet, ale pozbyliśmy się jego części ciała w ostatniej chwili, przynajmniej na jakiś czas. To jeszcze nie koniec, miała być runda druga, ale na straży stoi nasz BD-1, który wysłał na niego potężny kontener. Skierowałem się niżej, kiedy dotarłem do korytarza, przypomniałem sobie dawne lekcje. Z tej przyczyny odblokowałem kolejną moc. Podnosimy rzeczy do góry, będzie możliwość pociągnięcia ich także na dół. Ale obecnie gra uczy nas jednej rzeczy. W ten sposób odblokowaliśmy nowy sposób na przemierzenie dalszych terenów, ale co ważniejsze, jest to super sposób na unieruchomienie przeciwników, a nawet wielkich grup, gdy już odblokujemy tę umiejętność na maksa. Szybko wspomnijmy o prostych przeciwnikach, z którymi przyszło mi się zmierzyć, po czym powróciłem do tego, co już było. Przeciskanie się przez szczeliny. Zaobserwować możemy naszego Degana i Ravisa, który zaczyna nas się powoli obawiać. Wpadamy do komnaty, gdzie odnajdziemy Z. Uwalniamy jej jedną rękę i pokazuje się Dagan. Coś tam pogadaliśmy i spróbował on zniszczyć droida, na co oczywiście mu nie pozwoliliśmy. Zrzucił nas na arenę oraz samemu na nią przybył. Wygląda na to, że czeka na nas kolejne starcie z naszym niemiłym upadłym Jedajcem. No to co, zapraszam. Pod koniec wpada Bolt, rozpoczyna swój ostrzał i ratuje nas. Po tych wydarzeniach zostaje nam już tylko powrót do miasteczka wypadowego. Najpierw jednak należy wybrać najszybszą drogę ewakuacji z tego miejsca. Wypadło na kapsuły ratunkowe, konfigurujemy je, zapinamy pasy i zostajemy wystrzeleni. Wychodząc z tego miejsca, podnosimy wielkie filary, które pozwalają nam na dalszą podróż. Postanowiłem zawitać do pobocznej lokacji. Robimy dokładnie to samo co wcześniej. Podnosimy filar, przeskakujemy na następny. Na końcu trasy czeka na nas dwóch kumpli. Nie dość, że z jednym już miałem problemy, by zrobić to bez straty życia, bo tak z pamiętymi atakami, tak z dwoma plus jedną ulepszoną wersją poszło mi znacznie gorzej. Ale tak to już działa z tymi dwoma przeciwnikami. Nie dość, że spamią atakami, to jeszcze wykonuje je w różnych momentach. Potrafi dojść do takich sytuacji, że nie możemy niczego kompletnie zrobić, tylko uciekamy się, bronimy. Kiedy uda się pokonać już jednego z nich, cała sprawa staje się ułatwiona po stokroć. Pewnie możemy już wchodzić w starcie, rozpoczynamy zabawę w kontrę i oczekiwanie na dogodny moment, żeby móc zaatakować, gdyż przeciwnik, jak wspomniałem, nie dałem ani chwili na wytchnienia ze swoimi atakami. Tudzież przeciwnik został pokonany i na tym powinniśmy się skupić, albo nie, po prostu kierujmy się dalej, bo nic ważnego tutaj już nie mamy. Powracamy na nasz główny trakt i kierujemy się w stronę wioski. Otwieramy wszystkie przejścia i wchodzimy na modliszkę. Nie wchodzimy nad świetlną, ponieważ chcemy udać się na księżyc, a on jest naprawdę bardzo blisko. Trochę polatamy, ale przynajmniej widoczki możemy pooglądać. Przebijamy się niedaleko miejsca, gdzie mierzyliśmy się z wojownikiem z pomarańczowym ostrzem. Otwieramy wejście i przechodzimy do starcia. Plan jest bardzo prosty, zależy nam, aby dostać się do końca tej całej turbiny. Po drodze będzie masa przeciwników, dosłownie. Niekiedy będzie ich tak dużo, że trudno będzie cokolwiek wykonać i jakkolwiek. Jeszcze gdyby to byli słabi przeciwnicy, to można byłoby to jakoś przeżyć. W końcu jedno pociągnięcie ostrzem, po czym możemy obserwować, jak całe armie znikają w mgnieniu oka. To nie, otrzymałem potężnych łowców chaosu, którzy potrafią zablokować moje ataki, powalić mnie na ziemię, a jako wsparcie dodali jeszcze silniejsze wersje dawnych maszyn separatyckich. Bardzo dobrze jest wykorzystać promień, który niszczy wszystkich na swojej drodze.
To jest naprawdę dobry pomysł i szybki sposób na eliminację. Z drugiej strony można się również z nimi bawić, ale nie ma to najmniejszego sensu. Nie zmienia to jednak faktu, że niekiedy musiałem się ładnie nagimnastykować, aby wszystko poszło po mojej myśli. Ale udało się zwyciężyć, tak więc kierujmy się dalej. Wiecie co, nawet nie będę wspominał o podróży po tym miejscu. Powiedzmy, że zmieniające lokacje położenie klapy nie należy do najlepszych rzeczy, w szczególności wtedy, kiedy wykonujecie ogromny segment od początku do końca i liczycie tylko i wyłącznie dobre wstrzelenie się w timing, bo zrobicie chwilę za późno, o proszę bardzo, trzeba zrobić wszystko od nowa, nieładnie. Lepiej już powiedzieć, że kiedy byliśmy blisko samego początku lasera, wchodzimy do pobocznych pomieszczeń, tam likwidujemy kilku prostych przeciwników, plus niszczymy kratki, żeby ponownie móc się przyciskać. Ten czerwony z rogami to się nigdy nie nauczy, że to nie jest najlepsza opcja. Zawitałem do ogromnej grupki przeciwników i dopiero w tej chwili zdałem sobie sprawę z potęgi nowej umiejętności. Dlaczego pod to powinienem grać? Chcesz pominąć gardę przeciwnika? Spraw, by wszyscy znaleźli się na ziemi i dopiero wtedy zacznij ich atakować. Posiadasz ogromne grupy przeciwników obok siebie. Podnieś ich na górę, następnie rąbnij nimi na ziemię. Ponownie przejdź do miecza świetlnego i kość każdego przeciwnika. Tutaj doszło do delikatnych zmian, gra znowu zaczęła sprawiać mi przyjemność i radość, a ja widziałem nową szansę na grę agresywną. Nie jestem tylko pewny, czy tak powinienem rozwiązać tą zagadkę, ale skoro działa, czyli to jest jakaś alternatywa. Uruchamiamy promień, wypalamy kolejne zaschnięte miejsce i dostajemy się do nowego ulepszenia. Poznamy nawet historię, jak Dagan stracił rękę. Od tego momentu pojawia się nowa możliwość, jakim jest skakanie po powietrznych poduszkach. Lecimy do niej, łapiemy się linką wspinaczkową, wybijamy się wysoko i powtarzamy cały proces. Wszystko fajne, tylko po co tyle tej wszelakiej eksploracji, skoro najważniejsza jest walka, no ale nieważne. To też wybierzmy się na arenę z bossem. Ravis, jak ty mi teraz zaimponowałeś? Powiem wam szczerze, że według mnie w tej grze jest tylko jeden boss dobrze zrobiony, a jest nim właśnie nasz obecny kumpel. Faktycznie, możemy zagrać jak w upadłym zakonie. Bawić się mocą, aby przerywać jego ataki, cały czas grać agresywnie i wymieniać się ciosami, iść na taką pełną wymianę. Ponownie okazuje się, że łączenie wszystkich poznanych umiejętności ma wreszcie jakiś sens, bo nie jesteśmy zmuszeni do walki we wzorze. Szkoda tylko, że w tej całej grze jest tylko jeden taki boss. Bardzo nad tym ubolewam. Pierwsza faza bossa została wykonana niemalże idealnie. Nieprzyjaciel zaczął ostrzał, a my przeszliśmy do drugiej fazy. Znaczy, dokładnie to on, no ale wiecie o co chodzi. Z dodatkowych rzeczy chciałem jeszcze dodać, że przez całą grę nie przegrałem ani razu. W porządku, chyba że liczymy ten jeden przypadek z żabą i jej niesprawiedliwy one shot. Ale tak pomijając to, to cała gra była rozegrana niemalże idealnie. Ale to bardziej z tego powodu, że przez praktycznie całą grę brak jest tutaj takich momentów. Weź zaryzykuj, możesz osiągnąć coś więcej, możesz zrobić coś epicko wyglądającego. Nie, no tutaj starcia były bardzo proste i naprawdę wszystko polegało na wzorze, czyli blokuj, atakuj, niekiedy zrób kręciołka do przodu i tyle. Wracając jeszcze do obecnego starcia, dzięki tej walce zaczynała mi powracać wiara w tę grę i myślałem, fajnie, może dopiero teraz zacznę się dobrze w niej bawić. Dosyć długo do tego czasu zajęło, ale nie. Tak będzie w sumie, będę się dobrze bawił, ale to do określonej fazy. Później znowu powrócimy do tego, co było wcześniej, ale jak do tego dojdziemy, to wam już powiem co i jak. Wiadomo, nie ma co psuć niespodzianki. Niemniej jednak, najpierw zakończmy sprawę z naszym najlepszym bossem do samego końca. Po uzyskaniu od niego informacji skierowałem się z powrotem do modliszki, aby powrócić ponownie na pierwszą planetę. Po prostu wybrałem inną odnogę. Postanowiłem jeszcze odwiedzić jedno miejsce poboczne. Chciałem naszej grze dać drugą szansę. Uznałem, że skoro mam nowe możliwości, które pozwalają mi na mój ulubiony styl walki, to wszystko ulegnie zmianie. Wpadłem do środka podziemi, pozbyłem się niebezpiecznych roślinek oraz mocą otworzyłem sobie dalsze przejścia. To jak? Pozostaje kwestia walki ze wszystkimi tu obecnymi przeciwnikami. Pierwszy boss został pokonany, ale to jeszcze nie koniec. Czeka na nas ucieczka albo odpychanie mocą droidów B1,
które gonią nas z ładunkami wybuchowymi. Znajdzie się także sporo droidów strażniczych, jednak polecam ich wyciągać pojedynczo, gdyż walka z kilkoma naraz nie będzie najlepszym pomysłem. Oczywiście można się zmierzyć ze wszystkimi naraz i spróbować swoich sił, ale powiedzmy sobie szczerze, wydłuży to na pewno bardzo starcie. Mimo wszystko, kolegce trzeba zbić całą zasłonę, plus ta cała zasłona odnawia mu się całkiem szybko, kiedy damy mu chwilę na odpoczynek. Nie można też nie powiedzieć o tym, że przeciwnicy potrafią zaskoczyć, niby potrafią stracić głowę, ale tu nagle przyłączają zasilanie i zaczynają dalej walczyć. Znalazły się proste zagadki do rozwiązania, w postaci wykorzystania obecnej tutaj fauny i flory do niszczenia obiektów. Gdy wszystkie zagadki zostały rozwiązane, wpadliśmy w pułapkę. Pamiętacie wcześniej spotkanych łowców chaosu i miecze świetlne? No tak, czeka nas starcie ze wszystkimi rodzajami podczas jednej walki. Wygląda na to, że to już jest wszystko w tym miejscu. Powracamy na nasz główny trakt i ciągniemy dalszą kwestię fabularną. Swoją drogą, wyobraźcie sobie, co musi myśleć taki szturmowiec. Jesteście, wiecie, takim szturmowcem, jesteście pewni siebie, bo stoicie za polem siłowym, a tu nagle jakiś random, jakby nigdy nic, potrafi przez to przejść. Na pewno zostanie im to wspomnienie do końca życia. Szkoda tylko, że nie będą w stanie długo się nim nacieszyć. Mimo wszystko, tak będzie. Dalsza część tego miejsca to nic nowego, jak mierzenie się z jeszcze większą liczbą przeciwników, plus testowania i uczenie się nowych umiejętności. Bardziej samemu się uczyłem, niżeli moja postać, bo moja postać umie już wszystko. Sprawdzamy różne kombinacje, jakby można było łączyć ataki, jakby to wszystko ładnie wyglądało, jak sprawnie przechodzić z jednego przeciwnika do drugiego i omijać ich gardę, by stać się faktycznie takim mistrzem Jedi w tej odsłonie, a nie bawić się z ich osłonami, zbijanie i ten cały nudny wzór. Doszedłem do jednego wniosku, powalanie przeciwników na ziemię jest po prostu OP, a idąc dalej zabrakło mi przeciwników. No to co mogliśmy otrzymać? No jak to co? Powróciliśmy do naszego ulubionego zajęcia, jakim jest przemierzanie mapy. W ogromnej mgle zostałem zaatakowany przez naszego kumpla. Niezliczoną ilość razy już go spotkałem. Powoli odechciewa mi się z nimi walczyć i po prostu mam ochotę przez nich przebiec i się nimi nie przejmować. Pierwszy został pokonany, no to co można zrobić dla urozmaicenia? Jak to co? Dodać jeszcze jednego takiego samego przeciwnika. Dosłownie takiego samego, jeden po drugim. Właśnie z tego powodu uważam, że mapa powinna być dużo mniejsza i lepiej rozplanowana i dopracowana, a nie co krok napotykamy recykling przeciwników. Naprawdę, przez takie coś odechciewa się grać. W porządku, spotkałem nowego przeciwnika, który jest dokładną wersją pomarańczowego przeciwnika, z którym mierzyliśmy się też nie raz. Cała różnica polega na wyglądzie. I może statystykach, chociaż nie jestem tego pewny, gdyż nie odczułem za wielkiej zmiany. Skupmy się na imperialnym statku, który tutaj przybył i nowych możliwościach dla naszego BD-1. Wpierw jednak należy pokonać wszystkich przeciwników, żeby nam nie przeszkadzali. Nie zajęło to zbyt dużo czasu. Dziękuję pięknie i do widzenia. Dostajemy się na statek. Ten już zaczyna się chwiać. My się nie poddajemy, tylko idziemy cały czas do przodu. Od czasu do czasu wykonamy proste skoki w celu dostania się do ulepszenia. BD-1 od razu musiał przetestować, jak to działa, co nie było najlepszym pomysłem. Z tego powodu od razu po jego akcji musieliśmy szybko opuścić spadający statek. Szczęśliwie wyszliśmy z tego cali i zdrowi. Nową możliwością, jaką otrzymaliśmy, to otwieranie i przemieszczanie platform. I powiedzcie mi, że nie jest to dodane na siłę. Jakby nie mogły być one już od razu ustawione odpowiednio. Tylko dodajmy coś jeszcze kompletnie nieznaczącego do gry, co wymusza na nas zatrzymanie się, przełączenie na droida w intencji odblokowania sobie drogi. I to wszystko. Nie będę ukrywać, że bardzo nie podoba mi się to rozwiązanie. Już znacznie lepiej byłoby otrzymać plecak odrzutowy, gdzie chcesz to sobie poleć i tyle. Zapewne byłoby to nadużywane, a do tego cała reszta eksploracji poszłaby w zapomnienie i sądzę też, że skróciłoby to grę o dobrą połowę. Ale może to dobrze, byłoby wtedy sama ciekawa akcja i same przyjemne rzeczy w tej grze. Sami sobie odpowiedzcie, co jest lepsze, skakanie po mapie jak teraz, czy spychanie grup przeciwnika w przepaść, a może walka z wielkim oddziałem Imperium. Jak ja już dawno nie narzekałem na gry, no to w końcu taki odcinek musi się pokazać, no ale nie sądziłem też, że to będzie w przypadku tego tytułu. A tu proszę bardzo, jaka miła niespodzianka, a może właśnie niemiła, zależy jak na to spojrzymy. W konsekwencji skupmy się na pokonaniu reszty przeciwników i tyle.
przyjaciela. Skorzystajmy z sugestii Jedi, która ma potencjał, ale rzadko kiedy z niej korzystamy. Dostajemy się do pomieszczenia z najsilniejszym bossem w tej grze. Nawet nie ma co z nim ryzykować, to jest koniec. Jedyną słuszną decyzją jest ucieczka. Ostatecznie zrzucenie kolegi w przepaść, ale o tym nie wspominajmy. Ja bym popatrzył, jaka ładna winda i przyjemna jazda. Widoczki z tego miejsca również do najgorszych nie należą, ale jak dla mnie wystarczy tego oglądania, bo ile to można robić. Jakbym chciał, to bym się zatrzymał i tak robił. Dostajemy nową mechanikę. Podnosicie latające balony, ustawiacie w odpowiednim miejscu i przez to możecie udać się dalej. Tym razem czeka na nas masa skakania w strefie powietrznej. Albo ja wam to daruję i od razu przejdziemy do tego, co kluczowe. Walka pomiędzy Imperium a jeźdźcami chaosu. Nie ukrywając, nieźle musieli stanąć na odcisku Imperium, że aż się pofatygowali do walki z nimi. Samotnie wykorzystamy tę okazję, aby po linii najmniejszego oporu pozbyć się z tego miejsca każdego przeciwnika. Każdy jest skupiony na sobie, a my co? Idziemy sobie od jednej grupki do drugiej, eliminujemy ich i żegnamy. Na razie, trzymajcie się. Pierwszy niszczyciel należy do przeszłości, drugi dołączył do swojego kolegi w bardzo szybkim okresie. Odbijamy ostrzał wrogów, dostajemy się do ich miejsca, a stąd możemy już biegać i skakać dalej, a robimy to w tak dużej ilości, że szkoda gadać. Przynajmniej po tym możemy zmierzyć się z kolejnymi grupkami przeciwników i tutaj czeka na nas delikatna część zabawy. A to wszystko po to, by dać graczowi pole siłowe nie do przejścia i zmusić go, aby wybrał okrężną trasą. W taki sposób nabija się czas gry i gra dzięki temu staje się dłuższa. Niepotrzebnie, ale co poradzisz. Zawczasu odblokowujemy sobie skrót, a co się tyczy silnych bossów, najlepiej jest ich podnieść mocą, a następnie zrzucić ich z mapy. To byłoby na tyle. Dobra, odbiłem sobie te moje 30 sekund. To żeby jeszcze nie było zbyt kolorowo, powtórzmy cały schemat z bieganiem po całej mapie. Po drodze wpadnie do nas Bolt i przynajmniej dialogi będziemy mogli z nim wymienić. Albo sobie poczytać, posłuchać, jak kto woli. Zaczniemy tak samo otwierać przejścia. Tam z kolei wypadnie na nas jeszcze więcej nowych przeciwników do zniszczenia. Nie widzę innej opcji, jak się nimi zająć i zakończyć sprawę raz na zawsze. W tych wszystkich wydarzeniach zabieramy kolejną poduchę i udostępniamy sobie kolejne przejście. Po drodze znajdzie się jeszcze możliwość stoczenia boju z dwójką łowców z mieczami świetlnymi. Tylko bądźmy poważni, niedawno co pokonałem całą trójkę samotnie, aktualnie mamy sytuację 2-2. Gdzie nasz towarzysz zajmuje się jednym i bierze na siebie całą jego uwagę. Dzięki czemu bez większych komplikacji zajmujemy się jednym delikwentem. Kiedy przejdziemy do następnej osoby, wspólna walka sprawia, że jest tak szybka, że kumpel zabiera nam tylko statystyki. W drodze do naszego upadłego Jedi czeka na nas jeszcze więcej droidów i takie właśnie liczby na tak słabych przeciwnikach to aż są przyjemne do walki. Dodajmy do tego jeszcze spowolnienie czasu i poruszamy się nimi niczym prawdziwy kot. Jesteśmy normalnie Terminatorem, z którym nie mają szans. Następne miejsce zostało oczyszczone. Nie pozostaje nam niewiele więcej, jak skierować się po ostatni kompas. Chyba się nie spodziewaliście, że odda nam go po dobroci, bo tak właśnie nie będzie. Pora zacząć wzór, w uciekanie, zbijanie gardy, idealne parowanie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na naprawdę długie starcie. I to wszystko? Wszystko? Zrobiłem to, na co zakonowi brakło sił, a ona mnie za to zdradziła! Jesteś przerażony? Żałosne!
Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale zmieniliśmy się w jego dawną przyjaciółkę, albo co innego. Wykorzystaliśmy jego lęk, aby wygrać z nim starcie. Jeżeli chodzi o otrzymane obrażenia, to już kompletnie tego po nas nie widać. Zastanowiłbym się nad tym w windzie, bądź też podczas podróży nadświetlnej. Będzie tam akurat sporo czasu. Powracamy do kryjówki, oddajemy ostatni kompas, a Cordova bierze się za naprawę. Na nas w tym czasie czeka świętowanie z przyjaciółmi. Następnego dnia, kiedy Cordova naprawił sprzęt, zaczęły grać wszystkie alarmy. Jak się okazało, Imperium zmierzało w naszą stronę. Kumpel zdradził i pozbył się Cordovy. I wytłumaczcie mi, jak to działa. Mamy tutaj mistrza Jedi i nie potrafił zaradzić na mały blaster. Zostaliśmy uratowani przez Sir i bierzemy się w pogoń za zdrajcą. Kapkę biegania po tym miejscu będzie, ale to nic szczególnego. Wsiadamy na pojazd i rozpoczynamy epicki pościg. Dokładnie to nic nie musimy robić, dlatego wybierałem górki, żeby cokolwiek się działo na ekranie. Pokażą się małe cutscenki, ale czy to coś ciekawego? Na pewno za pierwszym razem. Dopadamy kumpla, niszczymy mu skuter, a ten ucieka na plecaku. Nie damy mu szans na wygraną, lecimy w przepaść i łapiemy go w locie. Trochę produktów markowych sobie posprzedajemy, plus zaczniemy wymianę uprzejmości. Jak się okaże, Bolt również jest Jedi. Jak to działa, że każdy upadły Jedi, który przeżył czystkę, ma czerwony miecz? Ja tego nie rozumiem. Przechodzimy do starcia, które musimy przegrać, aczkolwiek nigdy nie miałem okazji, aby przekonać się, co się stanie, gdybyśmy zbili mu życie do zera. Udało się komuś z was? Jeśli tak, to dajcie znać. Tym niemniej, przegrywamy starcie i nawet nie jesteśmy w stanie przywołać do siebie naszego ostrza. Z kolei Bolt odlatuje sobie w siną dal. Zmieniamy się aktualnie w Sir i widzimy ogromną różnicę między naszą postacią a tą. Podchodzimy do każdego przeciwnika i obalamy ich jednym uderzeniem. Jakieś silniejsze wersje tego miecza mamy, albo tutaj silniejszą wersję całej postaci. Można się poczuć, jakbyśmy korzystali z miecza Kylo Rena. Tylko on jest wciąż tak samo szybki i idealnie zbalansowany. Z tej przyczyny zmieniamy się w prawdziwe niebezpieczeństwo i każdy, kto stanie nam na drodze... Oj, lepiej żeby nie stanął nam na drodze. Doskakujemy od jednego przeciwnika do drugiego. Żałuję, że takie coś nie jest dostępne dla naszej postaci. Znaczy, jest, ale dopiero pod koniec gry. Niebawem do tego dojdziemy i powiem wam, dlaczego nie podoba mi się to rozwiązanie. Obecnie skupmy się na likwidowaniu szturmowców. Czy to na zewnątrz, a może w środku kryjówki. Cel jest prosty, musimy dostać się do wielkich kul. Pewnie domyślacie się, jak wygląda trasa do nich. Będzie pełna niebezpieczeństwa. Z drugiej strony, otrzymujemy tak silną postać, że później nie będzie mi się chciało wrócić do Kala i jego śmiesznych obrażeń. Ładujemy jedną kulę i zrzucamy ją na maszynę kroczącą. Po czym kierujemy się wyżej i robimy dokładnie to samo z kolejną kulą. Kiedy sprawa z AT-AT została zamknięta i nie zagraża już naszej kryjówce, mogliśmy skierować się do środka i wspomóc strażników w tym miejscu. Gdyż tak jak szło się domyślić, Imperium również i tutaj atakowało. Przy czym powoli przejmowali dominację. Szczęśliwie wpadamy do takiego miejsca osobiście i odmieniamy cały przebieg starcia. Szkoda tylko, że mamy jeden tryb miecza dostępny. Ciekawie by to wyglądało, gdybyśmy mogli przełączyć się na tryb podwójnego ostrza i tak samo likwidować przeciwników. No ale, no niestety, nie można mieć wszystkiego. Najważniejsze jednak jest to, że szybki doskok istnieje i niewiele więcej mnie już interesuje. Szturmowcy czystki wyglądają niczym dzieci w porównaniu do Sir. Niczym nie musimy się przejmować, klikamy tylko atak, atak i ostatecznie atak. No dobra, jeszcze przydałoby się iść do przodu. W porządku. Niekiedy trzeba zrzucić cały sufit na przeciwników w celu zablokowania im przejścia dalej. Nagle pokazuje się Gris, nasz wielki wojownik. W tym momencie Imperium bierze nogi zapas, w końcu posiada 4 blastery, a to już nie są żarty. Wraz z BD-1 udaliśmy się do archiwum, ażeby zabezpieczyć informacje na temat ścieżki. Wysyłamy naszego kumpla do modliszki, tymczasem przyjdzie nam się mierzyć z Mrocznym Rycerzem. Sądzę, że nie ma tutaj co dużo mówić, po prostu napawajmy się pięknem tego starcia. Inkwizycja kontynuuje swoją pracę.
Zapytacie, skąd to wszystko wiemy? Jak dobrze wiecie, Cal potrafi wyczuć echo mocy, więc kiedy dotknęliśmy poległej Syr, mogliśmy sami to wszystko zobaczyć, ale jak on wtedy powstał i jeszcze zdążył podnieść ten swój miecz, nie wiem, nie pytajcie mnie o to. W mojej opinii w tym momencie powinna się skończyć gra. Bolt powinien zrobić ostatecznie nam do it i nie mamy szczęśliwego zakończenia. A tak, jeszcze gra ma dla nas pomysły na dalsze pociągnięcie wątku. W mojej opinii nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale to tylko moja opinia, możecie się z tym zgodzić, bądź też wyrazić, co wy o tym uważacie. Plus od razu wam się przyznam, że musiałem się przemęczyć przez ten etap. Tak czy owak, zacznijmy od początku. Udało się namierzyć lokalizator Bolda, który zostawił nam odliczce. Wybraliśmy się do siedziby Imperium, tajnej siedziby. Plus zaczęliśmy przemierzać wszystkie korytarze, korzystać z panelów kontrolnych w celu odnalezienia jego kajuty. Mimo wszystko, niemało przeciwników będzie stało nam na naszej drodze. Tak jak wspomniałem, robimy dokładnie to samo co wcześniej, przy czym kompletnie nie czuć, że to jest zakończenie gry. Jak to miało miejsce dosłownie kilka minut wcześniej. Wtedy to faktycznie było czuć, że to jest koniec gierki, a teraz, tak jakbyśmy powracali do początku. Wpadałem w jak największe grupki przeciwników i korzystałem ze spowolnienia czasu, plus starałem się zrzucić co silniejszych rywali za mapę. Ogólnie jeśli mogłem, to zrzucałem każdego. Następnie przychodziłem do słabszych przeciwników, aby mi nie przeszkadzali i dopiero na sam koniec zostawiałem sobie najsilniejsze wersje przeciwnika. Bardzo starałem sobie ułatwić grę jak tylko mogłem i przyspieszyć wszystkie działania tak samo. Raczej nikogo nie zdziwię, że gra przestała być tutaj jakkolwiek angażująca. Od co robimy praktycznie to samo co na początku gry. Powalamy tony imperialnej armii, którą spotykamy na naszej drodze. Jedyna różnica to są w sumie niektóre silniejsze wersje plus inna lokalizacja. Zdarzyły się momenty, gdzie otrzymywałem dwóch ciężko zbrojnych, dwa silne droidy plus jeszcze pole siłowe, co zadawało mi obrażenia. Wybór padł na szybką likwidację strzelców, padnięcie do mojego pomieszczenia, aby nie przeszkadzał nam pole siłowe i spamowanie atakiem. Kiedy przygwoździłem super przeciwnika do ściany, nagle się okazało, że nie potrafił on jakkolwiek na to zareagować i szkoda, że dopiero teraz udało mi się to odkryć. Kierowałem się do najważniejszej osoby w tym budynku. Zrobiłem hello there z góry i kolega był bardzo pewny siebie, ale chyba nie wiedział, że przeszliśmy transformację z Jedi w czerwonego z rogami. Wyłączył alarm, a do tego zabraliśmy jego uniform. To jest dopiero piękny strój. Maul na usługach Imperium. Jakby Maul nie machał tylko tym swoim mieczem, tylko poszedł do Akademii jak prawdziwy mieszkaniec galaktyki, to właśnie by robił taką karierę. Ale zachciało mu się tworzyć jakieś nielegalne interesy i wyszło jak wyszło. Dostajemy dostęp do środka pokoju Bolda. Rozpoczynamy przeszukanie go całego pokoju, w poszukiwaniu poszlak. Odnajdujemy jego córkę. Później wpada sam Bold i ją zabiera, przy czym ucieka przed nami. Wpadamy na ogromną armię i już wszyscy wiedzą, że jesteśmy oszustem. Kapryśnie odblokuje nam się ciemna strona mocy, z której możemy korzystać. Niestety, działanie to jest czasowe, ale obrażenia stają się tak wielkie, a do tego siła mocy podobnie, że po prostu chce się tylko i wyłącznie z tego korzystać. No sami zobaczcie. Mamy przeciwnika, z którym wcześniej musieliśmy się męczyć, a teraz robimy sobie ciach i nie ma go. Innymi słowy, stajemy się tak silni, że nikt nie jest w stanie stanąć nam na drodze. Likwidujemy każdego z największą łatwością. I właśnie przez to troszeczkę mi się odechciewa już w to grać, bo kiedy mamy taką możliwość i taką OP umiejętność, to po co walczyć normalnie, skoro zaraz mi się odnowi i mogę cały czas tego nadużywać. Niemniej jednak to jest właśnie ten jeden z tych minusów, przez który nie chcę się grać normalnie, no bo po co? Obrażenia niskie, trzeba kombinować z atakami, parami i tak dalej. A tutaj odpalacie sobie ciemną stronę mocy, jesteście zadowoleni z życia, stajecie się tak samo potężni, a nawet bardziej jak wcześniej gra na Syr. Ogromna grupa super droidów, przypomnijmy sobie, że z dwoma już były same problemy. Aktualnie wpadamy w całą gromadkę, w całą armię, likwidujemy ich aż jeden za drugim i w sumie niewiele sobie z nich robimy. Sądzę, że jest to dobry argument, dlaczego nie chce mi się już grać w to normalnie. Łapiemy jeszcze jednego kolegę i chciałem mu zrobić do it, ale Merin nie chciała, bo opanowała nas ciemna strona mocy i żebyśmy odblokowali pełnię możliwości. Niedobrze. Biegniemy na statek i powracamy na naszą pierwszą planetę. Stąd pozostaje już dostanie się do pracowni. Po drodze będzie jeszcze całkiem sporo przeciwników, ale jak dla mnie jest to już po prostu niepotrzebne wydłużenie czasu gry. Jak widzicie, mogę z nimi walczyć normalnie, ale to trwa i trwa. A jak na ten etap gry, stało się to gigantycznie nudne. W związku z tym korzystałem tylko z ciemnej strony mocy, a cała reszta wyglądała następująco. Otwieramy przejście do pracowni i jedziemy windą na samą górę. Niedługo po tym przybywa do nas Zee, która usiądzie za sterami tego urządzenia. Droga do Tanaloru staje przed nami otworem. Polecieliśmy prosto na planetę, gdzie udał się Bolt. Nadszedł czas na ostateczne lądowanie i biegniemy, aby otrzymać zemstę. Niczego tutaj nie ma szczególnego. Biegniecie po dosłownie pustej mapie i słuchacie dialogów, od co. Aż w końcu docieracie do naszego byłego kumpla i dochodzi do ostatniej, a zarazem finałowej walki. Jeżeli myśleliście, że Dagan potrafił być męczony,
znaczący, to poczekajcie na to, co będzie się dziać teraz. Nie ma innej opcji jak zbicie pancerza, zadanie dwóch ataków i powtarzamy cały schemat. Nie wspominając o tym, że bez pomocy ciemnej strony mocy starcie będzie trwało naprawdę długo. Chociaż nie, najlepsze jest to, kiedy Bolt atakuje nas łapami w miecz świetlny. Cuda techniki jak się patrzy. Co jakiś czas będą przerywniki i wejścia w nową fazę, ale to też nic szczególnego. Najważniejsze jest machanie mieczem i kiedy dostajemy możliwość, to korzystamy z ciemnej strony. I to wszystko. Jeszcze więcej przerywników. My ratujemy jego córkę, ten jeszcze chce z nami walczyć. Kolega to korzysta z niedozwolonych ruchów. Miał być piękny pojedynek na miecze świetne, a ten wykorzystuje łapy i... Nie. I bije jeszcze mojego droida. Ta zniewaga krwi wymaga. Akceptujemy już mrok w pełni i tak powinniśmy móc grać od samego początku. Z chęcią chciałbym takie duszenie pod jakiś przycisk, no ale cóż, nie dostałem go. Może nie mamy laserowych łap jak Bolt, ale nasza moc jest równie silna. Cała reszta walki jak to ona. Teraz to ona zostanie senatem, a my jeszcze się spotkamy.